Zależało nam na tym, żeby tutaj jak najlepszy wynik osiągnąć i za tydzień w Mielcu mieć dalej szansę na zdobycie tego 5. miejsca. No to można różnie patrzeć na tę sytuację naszą, no bo w tamtym roku brąz po zasadniczej fazie rozgrywek 3. miejsce, no takżeśmy nieszczęśliwie przegrali grę w pierwszej czwórce, no ale to jest sport. Tam przyczyn nie będę dawał, bo to nie ma potrzeby. Jeżeli chodzi o dzisiejszy mecz, bardzo bym chciał zawodnikom podziękować za pełne zaangażowanie, bo to wiadomo, przedostatni mecz w rozgrywkach różnie to wygląda. Jednak mają charakter, warto z nimi pracować. Dlaczego żeśmy wygrali? No wygraliśmy, bo byliśmy lepsi po prostu. No to pierwsze skrzypce tu kolega bramkarz, który rzeczywiście chyba miał najlepszy mecz w sezonie dzisiaj. To jest pierwsza sytuacja. Dobra postawa w obronie. Kiedy była szansa, skontrowaliśmy. Niedużo błędów żeśmy popełnili w ataku, z czego Zabrze nie miało szansy wyprowadzenia kontrataku. I suma summarum myślę, że wynik zasłużony. Te 7 bramek. Cieszymy się, wracamy, będziemy w piątek walczyć dalej. Wszyscy chyba byliśmy na tym samym meczu i chyba wszyscy żeśmy to widzieli, co się dzisiaj wydarzyło na parkiecie. Wyglądało to tak, jakbyśmy już byli na grillu po sezonie. Że tak powiem, były jakieś momenty, fragmenty jeszcze w miarę dobrej gry w obronie, gdzie potrafiliśmy wybronić ileś piłek, bramkarze coś poodbijali, tylko że nie umieliśmy tego przełożyć na zdobycz bramkową. Albo Lech Kryński odbił, albo sami żeśmy się zgubili w jakimś prostym wyprowadzaniu kąty, czy przez niedokładne podanie, czy przez wejście, czy przez jakieś tam kroki, czy po prostu najprostsze błędy własne. Najlepiej by było zapomnieć o tym meczu jak najszybciej, no ale niestety się nie da, no. Bo nie możemy tak grać, nie przystoi nam, żebyśmy grali w ten sposób, bo ilość popełnionych błędów dzisiaj takich naprawdę podręcznikowych, szkolnych, no to chyba przerosła najśmielsze oczekiwania, że tak powiem. Przegrana 7, no, stawia nas w bardzo, bardzo niekorzystnej sytuacji przed rewanżem. Oczywiście sport ma to do siebie, że zdarzają się różne rzeczy, ale sytuacja jest naprawdę, naprawdę bardzo ciężka. 7 bramek odrobić na Mielcu. No to trzeba by się było wznieść na wyżyny tego, co potrafimy i wtedy byłaby jakakolwiek szansa przynajmniej na wygranie meczu i jakimś pozytywnym akcentem zakończenie tego sezonu, bo niestety dzisiaj zostawiamy po sobie fatalne wrażenie. Wypada mi tylko przeprosić kibiców, którzy przyszli na ten mecz i dopingowali nas przez 60 minut. No myślałem, że postawią się bardziej Zabrzanie, chociaż jak oglądałem mecz ze Szczecinem, no to widać było, że w którejś minucie tam chłopaki z Zabrza tracą siły. To nie jest ten zespół, co na początku spotkania. No to wiadomo, różne warianty żeśmy mieli przygotowane na Jurasika, nie trzeba było z nich korzystać. Także jak się przegrywa, to wiadomo, że ta motywacja troszkę spada. No, walczyli chłopaki Zabrza ile mogli. Zbyt wiele błędów w ofensywie. Za dużo chcieliśmy grać indywidualnie. Myślę, że to się przyczyniło błędami, które Śmielec bardzo dobrze wykorzystał. Bronił z tego bardzo dużo kontrataków. W defensywie momentami było nawet dobrze. No niestety, no, Mielec w tym dzisiejszym dniu okazał się lepszym zespołem. Możemy tylko mieć pretensje do siebie. Musimy sobie zrobić solidny rachunek sumienia i pojechać do Mielca z jednym założeniem, że trzeba walczyć o wszystko. Tak jak Czarek powiedział, no 7 bramek jest bardzo ciężko odrobić, ale już nie takie
przewagi się nieraz odrabiało i trzeba jechać i walczyć. Było to dla nas bardzo ważne spotkanie. No wiadomo, jest to dwumecz. Na wyjeździe chcieliśmy zagrać jak najlepsze zawody, żeby zrobić sobie handicap, żeby łatwiej było grać u siebie. Wiadomo, że w Zabrzu jest bardzo ciężki teren. No, dzisiaj byliśmy monolitem, graliśmy wszyscy, uważam, na swoim dobrym poziomie. Udało się wywalczyć siedmiobramkową przewagę. No i teraz mamy ten handicap przed meczem rewanżowym. Każdy dołożył swoją cegiełkę. Myślę, że jeżeli powtórzymy mecz, ten, który tu graliśmy w Mielcu, to zajmiemy to piąte miejsce. No, pierwsza połówka, no, zapowiadała się, że weszliśmy w ten mecz, powiedziałbym, przyzwoicie, bo potrafiliśmy wybronić parę piłek, puścić kontrę, rzucić. Do pewnego momentu prowadziliśmy, ale tak jak mówię, jeżeli wyprowadzamy, bronimy piłkę, tracimy ją, następną piłkę tracimy ją, nie rzucamy jednego karnego, drugiego karnego, no to nie ma siły, żeby mecz się nie odwrócił. No, Mielec złapał wiatr w żagle i odrobił tą dwubramkową stratę, wyszedł na prowadzenie i skończyło się to 4 bramkami, gdzie jeszcze daliśmy sobie rzucić na 4 sekundy, czy na 3 sekundy przed końcem bramkę. No, w drugiej połowie Mielec jest zbyt doświadczonym zespołem, no, kontrolował grę, starał się tam grać przez długi okres, była bramka za bramkę i tak jak mówię, no, znowu mieliśmy ileś piłek i nie wykorzystaliśmy ich. No. Jeżeli się nie rzuca 100% sytuacji, to naprawdę w obronie by trzeba było zagrać generalnie na niespotykanie wysokim poziomie, żeby nie byli w stanie nas skarcić. Uważam, że tak jak mówiłem wcześniej, w obronie nie graliśmy źle, bo mieliśmy ileś tych sytuacji, z czegoś one się brały, więc brały się stąd, że wybroniliśmy piłkę. Ale sytuacja sam na sam, to już ciężko, powiedzmy, coś skorygować. No, zawodnik wychodzi, ma przed sobą bramkarza i wszystko w jego, powiedzmy, zimnej głowie. Niestety, no. Dzisiaj zimniejszą głowę miał Lech Ukraiński. To on wyszedł zwycięsko z naprawdę z dużej ilości takich pojedynków.